otwieram 62. sesję Rady Miejskiej w Swarzędzu. Witam bardzo serdecznie pana burmistrza wraz z zastępcami, panią skarbnik, panią sekretarz, państwa radnych bardzo serdecznie witam. Witam wszystkich przybyłych, dyrektorów jednostek samorządowych, kierowników wydziałów, witam sołtysów, witam wszystkich gości, którzy przybyli na naszą sesję. Szanowni państwo, porządek obrad państwo otrzymaliście i bardzo proszę o uwagę, ponieważ chciałabym, abyście państwo teraz, pani kierownik, sprawdziła listę obecności. Bardzo proszę, oddaję głos. Anna Baranowska-Graczyk. Dziękuję. Piotr Baranowski. Dziękuję. Włodzimierz Buczyński. Dziękuję. Elżbieta Cholewicka. Dziękuję. Barbara Czachura. Ryszard Dyzma. Dzień dobry, obecny. Dziękuję. Przemysław Garszczka. Dziękuję. Wojciech Mieciak. Dzień dobry, jestem. Dziękuję. Wanda Konys. Witam państwa serdecznie, jestem. Dziękuję. Dawid Książkiewicz. Dziękuję. Barbara Kucharska. Jestem. Dziękuję. Szymon Kurpisz. Dzień dobry, obecny. Dziękuję. Tomasz Lewandowski. Pan radny jest nieobecny. Tomasz Majszak. Dzień dobry, jestem obecny. Dziękuję. Mateusz Matuszak. Dziękuję. Adrian Senyk. Dziękuję. Rafał Słupiński. Dziękuję. Marcin Szeramkowski. Dziękuję. Anna Tomicka. Dziękuję. Joanna Wojtysiak-Tierling. Dziękuję. Agnieszka Zawada-Chmiel. Dziękuję. Pani Przewodnicząca, 20 radnych obecnych. Dziękuję bardzo. Jesteśmy władni podejmować decyzje. Nasze obrady są prawomocne. Szanowni państwo, przystępujemy do kolejnego punktu. Pan burmistrz się zgłasza i bardzo proszę, oddaję panu burmistrzowi głos. Panie i panowie radni, poprosiłem panią przewodniczącą, żebym mógł na początku naszej sesji, kiedy jest takie grono, są radni i goście, przedstawić osobę, która od ubiegłego tygodnia po rezygnacji sołtysa Bogucina jest nowym sołtysem Bogucina. I na wyborach, które się odbyły, tak jak to zawsze jest, kiedy wybieramy sołtysa, bardzo wiele osób, przeszło 100 osób, przyszło do naszej świetlicy w Bogucinie i tam jedynym kandydatem i znaczącą większością głosów pani Patrycja Koralewska została sołtysem sołectwa Bogucin. I bardzo bym prosił, żeby pani, no pani już jest z nami, żeby pani dobrze się czuła w samorządzie, wśród radnych, wśród sołtysów, które są, tu apel do sołtysów, żebyście nową koleżankę, sołtysi się bardziej cieszą, widzę, żebyście ją przyjęli do swojego grona. Wiem, że sołtysi bardzo dobrze ze sobą razem współpracują, podzielili się doświadczeniem. No i duże sołectwo tysięczne Bogucina, które też ma wiele aspiracji, żeby tutaj pani sołtys w dokończeniu tej kadencji, zobaczymy jak będzie dalej, pomogli pełnić tą funkcję. No a my miło panią witamy w gronie Swarzyńskiego Samorządu. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Gratulujemy i życzymy bardzo dobrej współpracy z mieszkańcami i z Radą Miejską w Swarzędzu. I zapraszamy panią na wszystkie sesje nasze. Zapraszamy. Szanowni państwo, miło nam powitać nową panią sołtys, a teraz bardzo proszę, realizujemy nasz porządek obrad i jesteśmy w punkcie trzecim. Przyjęcie protokołu z 60. i 61. sesji Rady Miejskiej w Swarzędzu. Szanowni państwo, nie było uwag, a więc przyjmujemy bez uwag te protokoły. W punkcie czwartym mamy przedstawienie informacji o realizacji zadań współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych i tu poprosimy pana kierownika Wydziału Pozyskiwania Funduszy o prezentację. Pan Paweł Radzewicz ma głos. Bardzo proszę. Dzień dobry państwu.
Niniejsza prezentacja dotyczy podsumowania efektów w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych w roku bieżącym na tle lat poprzednich. To jest praktycznie okres około 14 lat. Na tym slajdzie możemy zaobserwować dosyć dynamiczną wartość w pozyskiwaniu środków na tle lat ubiegłych. Zawdzięczamy to głównie środkom z budżetu państwa, tak zwanemu Polskiemu Ładowi, w którym to programie uzyskaliśmy około 4 dofinansowań dla 4 dosyć strategicznych inwestycji dla gminy Swarzyc. Największe środki unijne były pozyskane w roku 2017-18. Są to środki związane z inwestycjami takimi jak dotyczącymi mobilności miejskiej, etap pierwszy, drugi, renowacji Centrum Historii i Sztuki, utworzeniu w ogóle tej jednostki. Następnie te projekty zostały zrealizowane przez kolejne lata. I w roku 2022, tak jak już mówiłem, to są głównie środki z Polskiego Ładu. Prezentacja ogólnie będzie dotyczyła środków, które zostały faktycznie pozyskane, środków, które są objęte wnioskami będącymi aktualnie w ocenie przez potencjalne instytucje dotujące, oraz przedstawię Państwu plany gminy Swarzyc związane z dalszym pozyskiwaniem środków w oparciu o aktualne uwarunkowania. I tak, wśród pozyskanych środków mamy tak, pozycję pierwszą, czyli zakup 5 autobusów elektrycznych i stacji ładowania, to jest dofinansowanie 7 900 000. Środki pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wiemy, że 9 grudnia pan burmistrz będzie podpisywał umowę z prezesem NFOŚ-u. Lista dofinansowań już była wcześniej opublikowana, natomiast no, takie są uwarunkowania, że teraz w grudniu będziemy tą umowę podpisywać. Następnie dwie inwestycje, które są w realizacji, w zasadzie ulica Wiosenna, zostały już zakończone. To jest dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z edycji tegorocznej. I następnie inwestycje dotyczące tak zwanego Polskiego Ładu. To są 3 nabory, w tym trzeci dotyczy inwestycji na terenach popegeerowskich. Czy mam tutaj rozbudowę ulicy Katarzyńskiej i ulicy Gruzińskiego i Pszennej. Budowę integracyjnego ośrodka rehabilitacji i terapii dla dzieci niepełnosprawnych w Swarzędzu oraz budowę chodników, to są tereny popegeerowskie, Wierzące i Wierzyńcy. Łącznie to jest wartość około 43 milionów złotych. To stanowi wśród środków budżetu państwa uzyskanych w roku bieżącym około ponad 60%. Następnie kolejna wartość dofinansowana to 2 miliony prawie 800 dotyczące termomodernizacji byłego hotelu 3. Pan burmistrz dzisiaj właśnie podpisał. Dzisiaj podpisywaliśmy umowę, w związku z czym mamy odpowiedni dokument. Cieszymy się, bo dzisiaj była pierwsza grupa beneficjentów. Marszałek Marek Woźniak stwierdził, że wszystkie samorządy czekają i co tydzień będzie podpisywał. Dzisiaj podpisał na około 45 milionów. Dla tych wszystkich gmin. To dotyczy tego budynku, który ma być budynkiem dla zakładu gospodarki komunalnej, dla urzędu, dla Rady Miejskiej, ale tam też są inne, bo przecież mamy szatnie z tyłu, pomieszczenie dla klubu. Cieszymy się z tego, bo w tej chwili na tym, jak Państwo widzicie, a różne opinie były, mamy 17 800 000 w puli.
No i w tym jest to dofinansowanie, czyli własnych środków mamy około 15 milionów zaangażowanych na tym zadaniu, bo tu padały już kiedyś różne cyfry na komisjach na tym. Bardzo się cieszymy, bo ważna jest ta termomodernizacja 40-letniego budynku, a każde dofinansowanie nas cieszy. To są resztki z WRPO 2014-2020 i tutaj pan marszałek wykazał rzeczywiście bardzo dobrą wolę, ponieważ my byliśmy na liście rezerwowej po ogłoszeniu konkursu, natomiast pan marszałek przyjął zasadę, że wszystkie środki, w których był dysponentem i w posiadaniu w trasach trudnych energetycznych, przeznaczył na termomodernizację i zrobiło się z tego prawie 150 milionów. I wszystkie wnioski, które zostały ocenione pozytywnie, otrzymały dofinansowanie z całej Wielkopolski. W związku z czym to taka pozytywna informacja, że zrobiono wszystko, żeby wszystkim gminom, które miały wnioski pozytywnie ocenione, dać środki, a nie tylko tej, nazwijmy, pierwszej części. Także cieszymy się z tego i dzisiaj w gronie wójtów, burmistrzów, starostów, 12 chyba było jednostek, podpisywaliśmy z panią skarbnik dokumenty, które pozwalają nam te środki do budżetu wciągnąć, a jak państwu mówiłem, wszystkie środki, które dostajemy, będziemy przeznaczać na wydatki bieżące, bo taka jest sytuacja budżetu w tym roku. Następnie środki dla tak zwanych animatorów sportu na naszych trzech orlikach. To jest dofinansowanie wynagrodzenia tego dodatkowego. Środki z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, środki unijne na zakup 122 laptopów dla dzieci, które w rodzinie miały, że tak powiem, osobę pracującą dawniej na terenach Państwowych Gospodarstw Rolnych. Podejrzewam, że w październiku zostały wszystkie laptopy rozdane. Następnie kolejny etap cyfryzacji, to już urzędu, również ta sama instytucja, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, dotyczące zakupu sprzętu informatycznego, audytu systemów, czy też szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa. Projekt laboratorium przyszłości dotyczył podstawowego wyposażenia laboratoriów zgodnie z nowymi wymogami ministra edukacji i nauki. Te laboratoria zostały w pełni wyposażone w każdej szkole w Swarzędzu. Udział w tym programie brało Centrum GovTech, to jest taki międzynarodowy zespół przy premierze, powołany do koordynacji strategicznych projektów cyfrowych. Następnie pozyskano środki dla szkół i przedszkoli w Swarzędzu na zakup nowości wydawniczych. To jest Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Tutaj operatorem był Kuratorium Oświaty. No i trzy projekty dotyczące edukacji ekologicznej i nasadzeń z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozyskaliśmy również środki z Narodowego Funduszu na już zakupiony pojazd elektryczny na potrzeby Urzędu Miasta. Była taka okazja, więc skorzystaliśmy. No i pozyskaliśmy środki na projekty aktywizujące sołectwa na terenie Swarzędza. Tu operatorem było LGD Trakt Piastów. W sumie pozyskano 61 milionów, prawie 800. Wartość całkowita zadań objętych dofinansowaniem to jest prawie 99 milionów złotych. Teraz państwu przedstawię wykaz wniosków, które są objęte aktualnie oceną przez potencjalne instytucje dotujące. Pierwszy projekt. Zaczęliśmy tutaj współpracę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Jest to taka instytucja do dużych projektów infrastrukturalnych, zwłaszcza kolejowych, gospodarująca środkami unijnymi. Jest to, krótko mówiąc, przebudowa przejścia podziemnego przy dworcu PKP w Swarzędzu. Złożyliśmy już ostatnie wyjaśnienia, więc mam nadzieję, że w roku bieżącym podpiszemy umowę. Drugi projekt dotyczy zakupu miasteczek rowerowych, również ta sama instytucja.
wiemy już, że to dofinansowanie mamy. Jesteśmy na liście dofinansowań. Akurat dzisiaj taką informację otrzymałem. Następnie tu operatorem przy następnym projekcie jest Lokalna Grupa Działania Trakt Piastów oraz Województwo Wielkopolskie. Są to środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, środki unijne. I projekt dotyczy doposażenia w sprzęt multimedialny SOWES na terenie gminy Swarzec. Tutaj złożyliśmy również w ramach PROW-u ulicę Krańcową. Natomiast no zobaczymy, jak ta ocena, jaki będzie efekt. Są bardziej preferowane według kryteriów gminy o mniejszym dochodzie niż Swarzec i większym bezrobociu. Następnie trzy inwestycje złożyliśmy w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wyniki powinny być do lutego następnego roku. Czyli ulica Sołecka w Jasinie, ulica Rutkowskiego również w Jasinie i ulica Hebanowa i Botaniczna w Zarazach. Następnie do Ministerstwa Sportu i Turystyki złożyliśmy wnioski na remont hali sportowej oraz modernizacji boisk przy szkole podstawowej numer 5. Czekamy na wyniki. Tutaj już wiemy, że dofinansowania nie otrzymamy. To dotyczy ulicy Botanicznej i ulicy Hebanowej. Ona została drugi raz złożona w Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. To jest z drugiego naboru. Inwestycja w Uzarzewie z trzeciego naboru, tereny popegierowskie. Tam w tamtym naborze Bieżonka Bieżeńca otrzymała środki. Następnie w ramach programu Odnowa Wielkopolskiej Wsi tutaj nie otrzymaliśmy dofinansowania dla projektu Wierzące oraz modernizacja i doposażenie przejść dla pieszych w gminie Swarzec z Rządowego Programu Ograniczenia Przestępczości i Społecznych Zachowań Razem Bezpieczniej. Wspomnę tylko, że w roku 2020 uczestniczyliśmy w tym programie, w zasadzie to był program wówczas pilotażowy i tam otrzymaliśmy na modernizację przejść dla pieszych w zasadzie w ilości 6. I otrzymaliśmy środki na ulicę Katarzyńską i Szkolną od marszałka województwa, natomiast poziom dofinansowania okazał się zbyt mały w stosunku do całkowitej wartości inwestycji i niestety nie było możliwości zwiększenia tego dofinansowania. Oprócz urzędu środki finansowe pozyskują również inne jednostki organizacyjne gminy, między innymi ośrodek pomocy społecznej. Tu takie mamy trzy dosyć strategiczne, duże inwestycje. Środki pozyskane na te inwestycje w roku bieżącym, a więc jest to przebudowa i dostosowanie budynku na potrzeby placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na osiedlu Kościuszkowców. Następnie przebudowa i rozbudowa obiektu usługowego na budynek środowiskowego domu samopomocy. To jest na ulicy Działkowej. Tu dofinansowanie wynosi w zasadzie wynosi 100%. I poprawa dostępności architektonicznej i komunikacji informacyjnej w budynku przy ulicy Piaski 4. Tam będzie realizowana winda. Następnie projekty takie typowo społeczne, miękkie, a więc to jest to opieka wytchnieniowa, opieka 75+, asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, korpus wsparcia seniorów, program wyrównywania różnic między regionami, to zakup samochodu, program kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem, klub integracji społecznej, dwie tak zwane lodówki, czyli Swarzyńskie i Jadłodzielnie, czyli w sumie gmina pozyskała już na trzy tego typu obiekty. I projekty unijne, czyli w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. W sumie dofinansowanie wynosi 4 miliony złotych. Wartość całkowita projektów tutaj wynosi 5 milionów, prawie 600.
Oprócz Urzędu i Ośrodka Pomocy Społecznej, tutaj inicjatywą wykazują się również szkoły, które bezpośrednio pozyskały prawie 600 tysięcy złotych. Wsparcie dotyczy, jest to wsparcie z jednej strony instytucjonalne, takie jak na przykład środki przekazuje Ministerstwo Edukacji i Nauki, czy też Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, ale również tutaj inicjatywą wykazują się uczniowie, nauczyciele oraz Rada Rodziców. Podsumowanie mamy w zależności od według źródeł finansowania, a więc największe środki w roku bieżącym pochodziły z budżetu państwa, czyli w głównej mierze z tak zwanego Polskiego Ładu, następnie środki unijne, środki od Marszałka Województwa Wielkopolskiego, no i tutaj Lokalna Grupa Działania Trakt Piastów również pozyskaliśmy pewne kwoty. W sumie pozyskaliśmy łącznie wszystkich środków prawie 66 milionów złotych. Całkowita wartość objęta dofinansowaniem to jest 104 miliony złotych. Poziom dofinansowania średni dla tych wszystkich projektów to jest 63% prawie. No i czekamy na rozstrzygnięcie konkursów i tutaj ubiegamy się, pomijając te 200 tysięcy złotych prawie, które pozyskaliśmy w ramach Centrum Gminnych Projektów Transportowych na miasteczka mobilne. To jest prawie 14 milionów 900. Odnośnie planów na przyszłość, aktualnie oczekujemy na zatwierdzenie programu strategicznego, który przez Komisję Europejską, która pozwoli w zasadzie programu pod nazwą Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027, które to pozwolą zainicjować konkursy przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego jako instytucję zarządzającą. Środków będzie mniej o połowę, to wiemy już, że w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych dla Metropolii Poznań tych środków będzie około 118 milionów euro. Wielkopolska w ogóle mniej dostanie, to jest około 1 670 milionów euro w porównaniu z poprzednią perspektywą finansową, gdzie województwo wielkopolskie otrzymało 2,5 miliarda euro. Do tego dochodzi jeszcze około 400 milionów euro w ramach funduszu na rzecz transformacji, sprawiedliwej transformacji, ale to już okolice Konina, Konin, czyli te tereny pogórnicze, te środki otrzymają. Wynika to z tego, iż PKB w naszym województwie plasuje nas wśród regionów tak zwanych przejściowych, a więc PKB wynosi dla województwa 83% średniej unijnej i razem z województwem dolnośląskim jesteśmy, a po regionie mazowieckim stołecznym, który jest w regionie lepiej rozwiniętym, gdzie dofinansowanie wynosi 40% w przyszłej perspektywie, nasze dofinansowanie będzie wynosiło 70% podstawowe. To dziękuję. Ja bym uzupełnił tylko, jeżeli Pani Przewodnicząca pozwoli. W tych środkach, które tutaj mamy zewnętrzne, oczywiście nie ma środków, które są zaangażowane w naszych inwestycji zewnętrznych. Przykład. Inwestycja prowadzona przez Pana Starostę, którą wspieramy kwotą przeszło 13 milionów, tunel w Kobylnicy, tam mamy przeszło 20 milionów z PKP PLK, 17 to są środki ze Starostwa Zarządu Dróg Powiatowych. Mamy też środki w naszych inwestycjach w centrum miasta Zakwonetu na ich sieć, dzięki czemu możemy tak duże inwestycje prowadzić, bo one są wspomagane przez źródła zewnętrzne, ale tu ich nie ujmujemy. Tutaj nie zostały przedstawione te środki, które mamy angażowane w ramach Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka. To jest osobna i tam jak Związek raz w roku, zwykle w marcu, robi sprawozdanie, to mówimy o środkach, które pozyskuje i które daje gmina. Bo mówiąc krótko, dużą część inwestycji kanalizacyjnych robimy
z udziałem naszego budżetu, ale przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka. I szanowni państwo, jeżeli już pan kierownik powiedział o tych środkach, które mają być w przyszłości z nowego programu unijnego, to w dokumentach, które procedujemy zarówno na zarządzie, na Radzie Metropolii, tam mamy pierwszą kwotę zaznaczoną, ponieważ te środki będą znacznie mniejsze, jak zostało powiedziane, niż były w tej perspektywie, na tunel w ulicy Tabaki. I chcę, żeby to też dobrze wybrzmiało, bo walczymy teraz z czasem. Jeżeli uda nam się do czerwca uzyskać projekt z pozwoleniem, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że już w pierwszym rozdaniu pojawią się pierwsze środki unijne, ale one nie zabezpieczą nawet w połowie kosztów tego tunelu w ulicy Tabaki. Myślę, że ten tunel będziemy też składać, jeśli będą kolejne nabory, a mówi się o nich Polskiego Ładu, a one nie będą wcześniej niż w marcu, to też będziemy próbować aplikować w zależności od tego, jakie będą warunki. Tak samo jak z obwodnicą wspólnie z panem starostą. Są nam potrzebne pieniądze zewnętrzne z różnych źródeł, żeby prowadzić tak duże inwestycje w obecnych dość trudnych czasach dla budżetu samorządu i tylko przy wspomaganiu zewnętrznym, jak państwo widzicie, jesteśmy w stanie tak duże inwestycje realizować i to też musi wybrzmieć, że te inwestycje, które są wspomagane środkami zewnętrznymi, idą w pierwszej kolejności, bo może się pojawić tak, że za rok, za dwa, za pięć tych środków już nie będzie. Ale powiem państwu tylko dla przykładu, że na tunel w ulicy Tabaki w tej kwocie, która będzie przeznaczona na gminę Swarzędz poprzez pana marszałka, tam mamy 16,5 miliona prawie. Czyli powiedzmy, że mamy już 1/3 w środkach, które wcześniej czy później będą uruchomione. My będziemy szukać własnych środków i szukać kolejnego dofinansowania, żeby ten tunel po jego zaprojektowaniu, uzyskaniu wszystkich wymaganych zgód móc jednak w rozsądnym czasie zrealizować. To tylko takie informacje dodatkowe, jakie środki nie mieszczą się w tej prezentacji, czyli mówię o Puszczy i o tych, które są od pana starosty, czy od PKP, czy od Aquanetu, a realizujemy wspólne inwestycje. Dziękuję bardzo. Mam zgłoszenia państwa radnych. Bardzo proszę, pani Wanda Komys. Dziękuję uprzejmie. Panie kierowniku, ja powiem tak, po pierwsze bardzo pięknie dziękuję za tą prezentację, która uświadamia, można powiedzieć, sukcesy tutaj państwa działu. Cyfra samych środków pozyskanych jest tak znacząca, ale analizując lata, czyli ten wykres, widać również, że pandemia 19-20, ten okres czasu sprawił dla gminy spore straty, bo widać, że nic się nie działo, nie tylko u pana, ale w ogóle w całej gminie i w całym kraju. Czyli te dwa lata straconych możliwości pozyskiwania są ewidentnie widoczne. Natomiast ten wystrzał zaś potem, że tak powiem, i pozyskiwane środki są bardzo twórcze i my jako radni bardzo państwu dziękujemy, bo rzeczywiście bez tych środków no, budżet byłby bardzo, bardzo, że tak powiem, słaby. Chciałabym pana poprosić uprzejmie, poza tymi podziękowaniami, chciałabym pana uprzejmie prosić, bowiem zdaję sobie sprawę, że posiada pan ogromne doświadczenie w realizowaniu tych zadań. Jak w pana ocenie Polski Ład, powiedzmy, czyli budżet w ogóle państwa i środki unijne, w jakim kierunku w najbliższym czasie, tak, jakie tendencje przybiorą, jakie będą możliwości, jak pan ocenia to, spoglądając tak okiem wizjonera, jakie mamy szanse, na jakie pieniądze i jakie kierunki w tym zakresie pójdą? Trudne pytanie, ale ja zdaję sobie sprawę, że pan ma tak ogromne doświadczenie i balansując tutaj w tych zagadnieniach, mógłby pan nakreślić parę zdań, gdyby można było o to poprosić, to serdecznie proszę. Dziękuję. To może wizjonera nie będę się bał. Natomiast jak najbardziej rozumiem. Natomiast powiem tak, wszystko zależy od dostępności środków. Tu pan również nam zdradził informację, co się dzieje w Metropolii Poznań.
na co możemy ewentualnie składać wnioski. Zresztą Unia Europejska wymaga, aby ta instytucje zarządzające współpracowały właśnie lokalnie z gminami, więc mam nadzieję, że ta współpraca będzie dobra. No tak więc wszystko zależy od zatwierdzenia przez Komisję Europejską programu, tak aby już można było startować w tych konkursach. Jeżeli chodzi o budżet państwa, no to tak jak państwo na bieżąco śledzicie pewne zapowiedzi, więc my robimy tak samo. Panie kierowniku, bo jak pan już tak przewiduje wszystko, to pan jeszcze powie, jakie w następnym roku będą stopy procentowe i inne rzeczy, to może się łatwiej i prywatnie, i tutaj jako urząd ustawimy do tego wszystkiego. Ale mówiąc bardzo poważnie, nie byłoby tego sukcesu w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, gdyby nie dobra współpraca ze wszystkimi organami, począwszy od zewnętrznymi. Od starostwa, gdzie realizujemy wspólne inwestycje z marszałkiem, gdzie składane są wnioski na resztę już tych unijnych wniosków. Rok 2019-2020 to też już były resztki, teraz są zupełnie zamykane konkursy, bo przecież ta perspektywa się kończy. Gdyby nie dobra współpraca ze wszystkimi, którzy mieli wpływ w ostatnich dwóch latach, kiedy zostały uruchomione duże środki rządowe, strategiczne, tak zwany Polski Ład, i gdyby nie dobra współpraca, i to trzeba wyraźnie podkreślić z posłami obecnej opcji politycznej, bo oni na spotkaniach się tu pojawiali wielokrotnie w gminie i to wsparcie było potrzebne, bez tego wsparcia nie byłoby tych środków. Tak to funkcjonuje i dobrze państwo wiecie, że wielokrotnie czy przyjeżdżali tutaj ministrowie czy posłowie, biorąc pod uwagę sytuację gminy i warunki, w jakiej się znajdujemy. Wielokrotnie rozmawiałem, spotykałem się, a ostatnie ogłoszenie chyba 30 maja odbyło się w Swarzędzu, ponieważ tą kwotę, którą otrzymaliśmy na ośrodek integracji na ulicę Grudzińskiego i to wszystko to było na wysokości 30 milionów, więc kiedy pan wojewoda zadzwonił i spytał się, czy może to ogłosić w Swarzędzu, to oczywiście się zgodziłem, bo te środki nie dość, że nam są potrzebne, to wsparcie pana wojewody w wielu przypadkach jest bardzo potrzebne. Przykład Fundusz Dróg Samorządowych, gdzie za każdym razem otrzymujemy środki. No i myślę, że dobrze wykorzystaliśmy ten czas zarówno w funduszach unijnych, jak i teraz w tych funduszach strategicznych. I tu podziękowania dla wszystkich, którzy nam pomagali. Myślę, że zarówno radni, którzy funkcjonują w obecnej Radzie i dobrze wiedzą, o kim mówię. Tutaj zwracam się do pana Szymona Kurpisza, z którym kiedyś sobie powiedzieliśmy, że wszystko ponad to możemy się różnić w wielu sprawach, ale w przypadku środków dla gminy będziemy współpracować. Tu też podziękowania dla pana za tą współpracę, bo wielokrotne spotkania, które odbywaliśmy razem, one nie były publiczne, ale były potrzebne. Natomiast jest taka potrzeba i myślę, że następny rok, który będzie dla samorządu trudny, będzie rokiem wyborczym. Jeśli pojawią się środki, to też będziemy chcieli je pozyskać. I dlatego tworzymy za zgodą państwa radnych, i tu też dziękuję, wiele dokumentacji, bo w tej chwili nie będą funkcjonować programy według zapowiedzi Zaprojektuj i wybuduj. Musi być dokumentacja, ponieważ wiele gmin wzięło środki, nie jest w stanie ich wydać w określonym czasie. Obojętnie, czy to był Polski Ład, czy to unijne. I dzisiaj pan marszałek Marek Woźniak też podkreślał. Bierzecie środki na termomodernizację, pamiętajcie, termin graniczny grudzień następnego roku. Nie będzie. Jak ktoś nie wykorzysta i nie ma projektu, a wnioskował o te środki po prostu przypadną albo wezmą inni. Także my te 2 800 000 budynek mamy na ukończeniu, w związku z czym na pewno te środki wykorzystamy i tak jest w innych projektach. Pamiętajcie państwo, że środki, które mamy z PKP, PLK na tunel w Kobylnicy muszą być wydane do końca następnego roku. Wie o tym pan starosta, wiem ja i wie firma, która realizuje, więc my nie będziemy się godzić na przedłużanie w nieskończoność tej budowy, żeby wykorzystać te środki, je zdążyć rozliczyć. Te środki, które mamy od pana wojewody i od pana marszałka w tym roku na te na Działkową i na Kościuszkowców też musimy wydać w tym roku i rozliczyć.
więc troszeczkę działamy pod presją czasu, ale jeżeli jest możliwość wystąpienia o środki, jest duże prawdopodobieństwo, że zdążymy, to robimy dokumentację. No i dlatego też mówiłem, że dokumentacja tunelu w ulicy Tabak jest w tej chwili jedną z najważniejszych dokumentacji, bo mamy dokumentację na obwodnicę i czekamy na środki, a tutaj mogą pojawić się środki i musimy mieć dokumentację, ale to jest dość strategiczna inwestycja dla miasta i gminy Smarzędz. W związku z czym myślę, że inwestycje, tutaj zastępca pan Grzegorz Taterka dobrze wie, które inwestycje są teraz priorytetowe. Oczywiście ważne są chodniki, oświetlenia i inne rzeczy, ale te inwestycje z udziałem środków zewnętrznych są w tej chwili najważniejsze, bo tych środków może nie być za pewien czas, a jak nie wykorzystamy ich na morze, no to potem ich po prostu nie ma. Także jeszcze raz dziękuję wszystkim za współpracę w pozyskiwaniu tych środków na każdym poziomie, tam gdzie je można pozyskać. Bardzo dziękuję. W kolejce jeszcze czekają radni do wypowiedzi. Pierwszy pan Włodzimierz Buczyński. Bardzo proszę, panie radny. Dziękuję. Panie kierowniku, krótko. Program 75+. Czy korzystamy z tego programu, czy nie? Opieka wytchnieniowa 75+. No, ale jest taki program, pytanie, czy możemy z niego korzystać. Ale w roku bieżącym pozyskaliśmy środki na ten program, więc on jest realizowany. Dziękuję. Dziękuję bardzo. O głos prosiła pani Anna Tomicka. Bardzo dziękuję. Tutaj pan burmistrz mnie uprzedził, bo uzupełnił swoją wypowiedź o naszego kolegę radnego Szymona Kurpisza i podziękował za wsparcie w tych działaniach w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Szymon, faktycznie bardzo dziękujemy. Jesteś wielkim wsparciem dla władz miasta i gminy Smarzędz i naszą dumą, jeżeli chodzi o radę, że tak się starasz. Wielkie dzięki. Natomiast ja mam jedno pytanie do pana. Znalazła się na przykład, a może inaczej, wśród wniosków zgłoszonych do dofinansowania nie zauważyłam ulicy Królewskiej w Gortatowie, a zauważyłam na przykład ulicę Krańcową Gruszczyn i nie wiem skąd się to wzięło, że oni już mają wniosek złożony, a Gortatowo jeszcze nie. Co to się tam stało? To może ja wyjaśnię. Dobrze. I jeszcze tylko już ostatnia kwestia, trzecia. Gdzie będzie to miasteczko mobilne? O. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, tak jak mówiłem, w tej chwili przyjmowane są wnioski na gotowe dokumentacje. Ulica Królewska jest w trakcie, jest na ukończeniu, ale nie ma gotowej dokumentacji z pozwoleniem na budowę. Natomiast ulica Krańcowa miała wcześniej dokumentację niż ulica Katarzyńska, ten odcinek, który wykonujemy. Natomiast ona miała tak zwane pozwolenie warunkowe, czyli nie mogła być wykonywana wcześniej niż ulica Katarzyńska, ponieważ odprowadzenie wód deszczowych jest poprzez kanalizację i przepompownię ulicę Katarzyńską do Doliny Cybiny. I teraz, no, także ona jest, ona czeka od bardzo, bardzo dawna, ulica Krańcowa, i w momencie, jak pojawiają się dość znienacka niektóre konkursy, no to musimy złożyć te ulice, które już mają gotową dokumentację, a nie te ulice, które są w trakcie przygotowań, bo nie bylibyśmy w stanie przy rozstrzygnięciu wykazać, nie moglibyśmy podpisać umowy, bo musi być pozwolenie na budowę. Także my nie wiemy, kiedy pan marszałek rozstrzygnie akurat ten konkurs. Natomiast są takie ulice, które są składane dwa razy w konkursach i nie mają szczęścia, bo punktacja ich ze względu na położenie albo na to, że nie są to strategiczne ulice, nie otrzymują dofinansowania. To jest teraz ważne, że muszą łączyć z drogami wyższej kategorii. Także to jest bardzo wysoko punktowane i wszystko zależy, jak gminy. Ja sądzę, że jeszcze rok i gminy nie będą stać na udział własny i nie wszystkie gminy będą składać wnioski w niektórych ogłaszanych konkursach. Także ta sytuacja, no zobaczymy, jak się rozwinie. Natomiast mówiłem tutaj to wcześniej, ulica Królewska jest przewidywana też na następny rok, tak jak i chodnik w Olszynowej, tak jak i pewne inwestycje, które chcemy ponieść w tych sołectwach, których nie udało nam się ich do tego zrealizować.
Czy mogę, Pani Przewodnicząca? Proszę. Ja chciałam zauważyć, Panie Burmistrzu, że ulica Królewska poprzez ulicę Darniową łączy się z ulicą, z drogą powiatową. I też można z tego skorzystać, nie? Bo boję się, że jak w przyszłym roku będzie mniej, to się Królewska nie załapie i usłyszymy, że nie będzie realizowana, bo nie ma dofinansowania. To będzie sobie pułkownikiem i dokumentacja będzie leżeć na półce. Czy nie? Pan wiceburmistrz Grzegorz Taterka, bardzo proszę. Wysoka Rado, no, tak naprawdę każda ulica łączy się z jakąś za pośrednictwem jakichś ulic, jeżeli mielibyśmy tak rozpatrywać. Także no, skupmy się na tym faktycznie, jakie są konkretne połączenia tych ulic. Tam, gdzie będzie taka możliwość, oczywiście będziemy wnioskowali o środki zewnętrzne, bo to jest dla naszego budżetu jak najbardziej pozytywne. Tak? Tak, no, tylko tyle mogę skomentować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zgłasza o miasteczko. Miasteczka mobilne. Rowerowe miasteczka mobilne będą w szkołach. Tak, tak. Tak jak nazwa wskazuje, mobilne, będzie się przemieszczać. Dziękuję bardzo. Wojciech Kmieciak, bardzo proszę, Pani Radna. Dziękuję, Pani Przewodnicząca. Tutaj chciałem zauważyć, że rzeczywiście wrażenie robią duże środki, które urząd pozyskuje, zwłaszcza w ostatnich latach na realizację różnych inwestycji. Ale też skoro tutaj często pokazywane jest jako źródło tych funduszy między innymi Polski Ład i inne programy, powiedzmy, z tym związane, to czy w przypadku przygotowywania tej prezentacji, czy też analizy, pan kierownik byłby w stanie udzielić takiej informacji, jak te pozyskane środki z funduszu centralnego mają się też do tych informacji, co właściwie teraz już co roku przy opracowywaniu budżetu na teraz na 2023, ale tak samo było przy opracowywaniu budżetu na 2022 rok, dostawaliśmy informacje, o ile nasze potencjalne dochody jako jednostki samorządu terytorialnego zostały zmniejszone, więc czy w ramach wydziału czy albo urzędu jest taka prowadzona może statystyka czy porównanie, ile rzeczywiście słusznego dofinansowania z tych programów rządowych otrzymaliśmy, a ile tych potencjalnie utraconych środków, które byśmy otrzymali, gdyby nie było kolejnych zmian w Polskim Ładzie i ograniczenie dochodów samorządów by było. Jakby ta sytuacja wyglądała i jaki jest bilans w takim razie tych ostatnich lat, jeżeli porównamy pozyskane środki z dotacji rządowych do środków, których nie otrzymaliśmy z podatków, czy to ze względu na likwidację podatków dla osób do 26 roku życia, czy zmniejszoną stawkę podatku. To powiem w ten sposób, że akurat wydział, którym kieruję, nie prowadzimy takich symulacji w kontekście zmian pewnych uwarunkowań prawnych, więc praktycznie, jeżeli chodzi o utracone środki ze względu na zmianę prawodawstwa, tego nie prowadzimy. Natomiast jeżeli chodzi o środki, które pozyskaliśmy, to utraconych w zasadzie nie ma. Nie, to jak najbardziej tutaj w pozyskanych to ja nie mówię o utraconych, tylko po prostu interesuje mnie takie porównanie, ponieważ przy opracowaniu chociażby bieżącego roku budżetowego, to też na sesji w 2021 roku była mowa, że ileś milionów jako samorząd gminy nie dostaniemy z tytułu podatków. I jest to dla mnie kwestia interesująca, czy te 60 na przykład milionów, które tutaj jest w 2022 jako dofinansowanie rządowe, to czy na przykład przez ostatnie 3 lata równie tyle nie straciliśmy, jeżeli chodzi o zmniejszone dochody samorządowe, to przyznam, że może z takim zapytaniem się zwrócę, jeżeli w ogóle taka analiza wewnątrz urzędu przy dostępnych dokumentach jest możliwa, ale to pewnie już do Pani skarbnik będę z takim pytaniem. Ja tylko dopowiem na pytanie Pana Radnego, że to może być podobna kwota, biorąc pod uwagę ostatnie lata, ale to może być też taka sytuacja, że nie każdej gminie z różnych przyczyn uda się te środki odzyskać w ramach dofinansowań. To było aktywne współdziałanie, żeby te środki dostać. Natomiast jeżeli mi ktoś powie, czy my w następnym roku dostaniemy jakieś środki, to ja tego nie wiem, a podatki były pewne. W związku z czym mogłem planować inwestycje na podstawie podatków, które miałem
pewne od naszych mieszkańców. Czyli jeżeli w ramach zmiany polityki rządowej pozbawiamy się dochodów własnych gmin, to teraz musimy liczyć na te środki uznaniowe, które nie są pewne. W związku z czym w następnym roku, jak Państwo widzicie, ta sytuacja jest zupełnie inna. Nam było, albo Pani Skarbnik i jej służbom, znacznie trudniej złożyć budżet, bo są zupełnie inne w tej chwili wskaźniki. Natomiast znacząco spadł podatek PIT. Niepewny jest podatek CIT, bo nie wiemy, w jakiej kondycji przetrwają nasze firmy i tak zapowiadają przedsiębiorcy. No, natomiast jeżeli ja mówię o przewidywanych konkursach, to póki one nie są ogłoszone, to są tylko przewidywane. Jeżeli ktoś mówi, że konkurs może być w marcu, to przewiduje to. Natomiast jeżeli konkurs rządowy będzie ogłoszony, no to pan premier ogłosi i wtedy będziemy mieli czas na złożenie dokumentów. Potem będziemy niecierpliwie czekać 2 albo 3 miesiące na to, czy jesteśmy na liście, zabiegać o te środki. A tak już dzisiaj, albo inaczej, państwu byśmy już w uchwale budżetowej przedstawili właściwe środki i ich wykorzystanie. Na dzisiaj mówimy, że będziemy więcej wiedzieć w marcu albo po konkursie, który w trakcie roku będzie ogłoszony, a konkursy nie są pewne, że na listach będziemy i jaką kwotą zostaną nasze zadania dofinansowane. Natomiast coraz większym problemem w tej chwili wśród gmin małych, średnich i większych jest to, żebyśmy mieli środki na ten udział własny, który zarówno w środkach unijnych, jak i rządowych jest zapowiadany, że będzie coraz większy. I tu jest największy problem, czy będziemy mieć. Proszę zobaczyć, niech pan pierwszą stronę slajdu puści, gdzie były autobusy, które 9 mamy podpisywać. My mamy na dzisiaj potężny problem i rozmawiamy z panią skarbnik, że te autobusy mają kosztować 16,5 miliona, to był wniosek z lutego. To były realia lutego. Dzisiaj, jeżeli podpiszemy ten wniosek, otrzymamy 7900, ale niestety od czerwca czekaliśmy na podpisanie tej umowy. W roku następnym żadnego autobusu elektrycznego nie będzie. Bo ja w chwili, kiedy dowiedziałem się o terminie, zadzwoniłem i rozmawiałem z dyrektorem Soralisa, on mówi, nie. Teraz to możemy myśleć o lutym 2024, pod warunkiem, że sprawnie przeprowadzicie konkurs i w lutym podpiszemy umowę. A to jest konkurs unijny, proszę zauważyć, czyli długi, 40-parodniowy. Co od tego czasu się zmieniło, jak mi kierownik sygnalizuje? Zmieniły się parametry, są już inne silniki, inne są dane techniczne. Na dzisiaj musimy zmieniać cały wniosek, bo my mieliśmy 2 autobusy w roku 2023, 2024, 1-25. Dzisiaj ja rozmawiam, żeby były 3 w 2024, bo w 2023 nie będzie żadnego, i 2 w 2025, czyli mówiąc krótko, dzisiaj jesteśmy przed podpisaniem umowy, którą zaraz będziemy modyfikować, a pół roku czekamy na jej podpisanie. Także no, to jest dosyć specyfika w tej chwili konkursów, że ich czas procedowania i rozstrzygania jest bardzo długi. Kończymy w tej chwili przejście pod dworcem. Rok temu odbyły się wszystkie spotkania, które mówiły o środkach. My mamy złożony wniosek, czekamy na wypłatę i kończymy inwestycje, czyli my musimy mieć środki na to, żeby wykonać tę inwestycję, a potem, jeśli ten wniosek nie zostanie, jak zostanie pozytywnie zakwalifikowany, to podczas inwestycji na koniec dostajemy, odzyskujemy te pieniądze. I tak było wcześniej, że te pieniądze, które odzyskiwaliśmy, inwestycyjne, przerzucaliśmy na następne zadania inwestycyjne, a w tej chwili niestety przerzucamy je w większości na wydatki bieżące, bo tak się zmieniła sytuacja. Koszty wzrosły, funkcjonowania wszystkiego. Także ta sytuacja jest dosyć trudna i będziemy wspólnie podejmować decyzje, natomiast cieszymy się z pozyskanych środków i liczymy na kolejne, bo inaczej tego ubytku, o którym pan radny mówił, no nie wiadomo, jak długo uda nam się to pokrywać, ale w tej chwili to taka sytuacja jest. Dziękuję bardzo. Cieszymy się z pozyskanych środków. Jak wiemy, oczekiwania mieszkańców są bardzo wielkie. Mieliśmy dzisiaj na wspólnym posiedzeniu tego dowód. I bardzo dziękuję panu kierownikowi. Jeszcze prosił o dopowiedzenie pan wiceprzewodniczący. Bardzo proszę. Ja bardzo, panie burmistrzu, dziękuję za informację i za każde środki, które zostały pozyskane, należą się jak najbardziej gratulacje i także za pomoc w ich uzyskaniu. Ja tylko jeszcze swoją taką prywatną opinię wypowiem, bo mówił pan, że
te środki pozyskane w jakiś sposób zastąpiły te utracone dochody, więc w moim odczuciu to, że jeżeli coś nazywamy dotacją, to powinien być to pieniądz, który otrzymujemy jakby dodatkowo, który rzeczywiście wspiera nas bez planowania tego, coś co jest ekstra dla mnie. Po prostu odczuwam te środki budżetowe jako rekompensata, która tutaj na naszym szczeblu samorządowym powinna się należeć każdemu, czy to miastu, gminie, powiatowi, czy samorządowi województwa. I taką mam po prostu opinię. Jak każda osoba fizyczna cieszę się, że płacę troszeczkę niższe podatki, ale jako osoba, która jest radnym, to wiem też, że jest to niestety znaczący ubytek w naszej kasie samorządowej i co z tego, że zapłaciłem parę dziesiąt złotych mniej podatku, jak wiem, że tutaj pan burmistrz ma problemy, żeby znaleźć parę milionów złotych w przyszłorocznym budżecie i musi czekać łaskawie na ogłoszone konkursy. Dla mnie to jest takie cofanie się do gospodarki zamiast planowanej tutaj na najniższym szczeblu przenoszenie kompetencji coraz wyżej do Warszawy, ale to już rzeczywiście moje prywatne zdanie, a za każdy pieniądz pozyskany dla Swarzędza gratulacje. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan burmistrz. Szanowni Państwo, myślę, że wszyscy wiecie o tym, że została ogłoszona rekompensata dla gminy Swarzędz i ona jest na poziomie 12,5 miliona, mogę się mylić, o kilkanaście tysięcy. Ona jest w tej chwili płacona, to jest na następny rok, w ramach utraconych dochodów i tu, że pana radnego też jakby utwierdzić w tym swoim przekonaniu, że ma rację, to my tracimy według moich obliczeń około 25 milionów w ramach PIT-u. Gdybyśmy od początku nie zmieniali parametrów związanych z PIT-em od mieszkańców. Natomiast otrzymamy 12,5 miliona, ale w tym nie ma rekompensat związanych z inflacją. W związku z czym formalnie dostajemy rekompensatę, ona jest płacona w tym roku, październik, listopad i grudzień. Mamy ją w budżecie ujęto, bo Państwo ją mają. Ona nie zabezpiecza całości utraty dochodów, powiedzmy, że jedną trzecią, natomiast o pozostałe środki trzeba się starać. I to jest właśnie ten moment, że te środki, które możemy dostać, nie są pewnymi środkami. One są, jak będą konkursy, a w jakiej wysokości dostaniemy, nie wiemy. I nie ma pewności, czy w następnym roku będziemy tak skuteczni jak w tym roku, że to zrekompensujemy, czy będziemy mieć więcej, czy mniej. A mamy bardzo duże zadania do realizacji, no i staramy się je przygotować i znowu będziemy szukać możliwości zrekompensowania utraty dochodów, bo ta utrata dochodów jest, co było widać na projekcie budowy, w momencie, kiedy składaliśmy budżet i Państwo o tym wiedzą, że jest to trudny budżet i nie za bardzo mamy z czego środki przesuwać na nowe zadania, tylko przesuwamy albo realizujemy zadania, jak pozyskujemy środki zewnętrzne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. O głos prosiła pani Barbara Kucharska. Ja chciałam powiedzieć, że rzeczywiście warto projektować taki jako środek wcześniej był rehabilitacji i terapii zaprogramowany, zaplanowany, opracowany i też przecież były przymiarki, żeby z jakichś innych środków pozyskać. Nie udawało się, były dyskusje, a tutaj właśnie Polski Ład nam w tym bardzo pomógł i także będę zawsze dziękować wszystkim, którzy pomogli w realizacji tego pięknego i ważnego celu dla dzieci i osób z niepełnosprawnościami. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panu kierownikowi Pawłowi Radzewiczowi za przedstawienie prezentacji. Jak słyszeliśmy, bardzo zadowala tutaj państwa radnych informacja o pozyskanych środkach. Prosimy o więcej. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, myślę, że 15 minut przerwy zasłużyliście Państwo. Dziękuję. Wznawiam obrady. Przystępujemy do kolejnego punktu. Do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Swarzędz na rok 2022. I tu pani skarbnik zgłasza autopoprawkę i bardzo proszę panią skarbnik o zabranie głosu.
Szanowni Państwo, w imieniu Pana Burmistrza zgłaszam autopoprawkę do niniejszej uchwały. W ramach autopoprawki dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 3 141 108 zł i 37 groszy oraz wydatków budżetowych o kwotę 5 324 343 zł i 65 groszy. W zakresie dochodów budżetowych w dziale 758 różne rozliczenia w rozdziale 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Tutaj dokonuje się zwiększenia o kwotę 80 tysięcy złotych planu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 na dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach zgodnie z zawiadomieniem ministra finansów z dnia 16 listopada bieżącego roku. Otrzymaliśmy środki w ramach rozbudowy szkoły podstawowej nr 1 w Zalasewie. W rozdziale 758.14 różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 424 472 zł stanowiącą środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. W dziale 801 Oświata i Wychowanie, w rozdziale 801.01 Szkoły Podstawowe łącznie wprowadza się kwotę 23 940 zł i 50 groszy, w tym kwota 6440 zł i 50 groszy tytułem otrzymanej nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu, kwota 17 500 zł tytułem otrzymanej nagrody w konkursie Wielkopolska Szkoła Roku dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu, czyli 10 000 zł dla Szkoły Podstawowej, to jest 10 000 dla Szkoły Podstawowej nr 1 oraz dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Swarzędzu kwota 7 500 zł. W wydatkach bieżących w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa W rozdziale 754.95 zmniejszenie planu wydatków rzeczowych o kwotę 18 821,39 zł. Groszy jest to przeniesienie do planu wydatków majątkowych. W rozdziale 801 Oświata i Wychowanie, w rozdziale 801.01 Szkoły Podstawowe łączne zwiększenie o kwotę 568 600,91 zł. W tym kwota 416 534 dotyczy realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Kwota 6440,50 zł dotyczy wypłaty Nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu. Kwota 121 856,11 groszy dotyczy wydatków rzeczowych związanych z zakupem materiałów dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych oraz książek i zbiorów bibliotecznych. Środki pochodzą z rozliczenia ryczałtowego projektu Szkoła Podstawowa Montessori w Pobiedziskach i Szkoła Podstawowa w Kobylnicy. Podnoszą kompetencje kluczowe uczniów, nauczycieli. Realizowane to jest przez nasze właśnie szkoły. Z zakupem materiałów dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno-wychowawczemu środki otrzymane tytułem nagrody w konkursie Wielkopolska Szkoła Roku. Ponadto zmniejsza się plan o kwotę 4862,70 zł. Jest to przeniesienie do rozdziału 801.49 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego do planu dotacji. W rozdziale 801.49 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Tu jest zwiększenie o 22 244,70 zł planu dotacji dla przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez prywatnego operatora. I wydatki majątkowe, dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, rozdział 754.95 Pozostała działalność, zakup sprzętu i licencji oprogramowania w ramach rozbudowy monitoringu miejskiego. Tu jest zwiększenie planu o 18 821,39 zł na zakup kamery monitoringu miejskiego. Dziękuję. To jest wszystko, jeżeli chodzi o autopoprawkę. Dziękuję bardzo.
Państwo radni omawiali ten temat na komisjach i bardzo proszę o opinię komisji. Rozumiem, że autopoprawka nie była na... A jeszcze pytanie do Państwa radnych. Czy mają Państwo pytania jakieś do Pani Skarbnik jeszcze zanim przedstawimy opinię komisji? Czy chcielibyście Państwo jeszcze dopytać o jakieś szczegóły, które przed chwilą przedstawiała Pani Skarbnik? Jeśli nie, to bardzo proszę o opinię komisji. Komisja Budżetowa, pan Adrian Senyk. Na 6 obecnych radnych, 5 radnych zagłosowało za, przy 1 głosie wstrzymującym się. Dziękuję bardzo. Komisja Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi, pan Tomasz Majszak. Komisja Gospodarki zapoznała się z omawianym projektem uchwały i chciałbym powiedzieć pani przewodnicząca, że z powodu braku kworum wszystkie projekty uchwały, które zostały omówione na Komisji Gospodarki, komisja zapoznała się. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja pamiętam, że komisja bardzo długo trwała, bo było wiele tematów do omówienia i rozumiem tą sytuację. Komisja Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu, pan Mateusz Matuszak. U nas udało się uzyskać kworum. Wszyscy obecni radni głosowali za. Dziękuję bardzo. Głosowanie dotyczyło projektu bez autopoprawki. Szanowni Państwo, w związku z tym, że nie mam w tej chwili zgłoszeń, zapytań, poproszę o głosowanie i będziemy głosować nad tym projektem uchwały. Szanowni Państwo, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały wraz z autopoprawką, proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba nieobecna, jedna osoba nie głosuje. Jest poza salą. Tak. Stwierdzam, że uchwała została wraz z autopoprawką została przyjęta 19 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przystępujemy do kolejnego punktu dotyczącego rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Swarzędz na lata 2022-2043 i również miałam zgłoszenie, że tutaj będzie autopoprawka, którą przedstawi zastępca skarbnika pan Szymon Pieniowski. Oddaję panu głos. Halo? O. Szanowni Państwo, w imieniu pana burmistrza zgłaszam autopoprawkę do projektu uchwały, która jest w 100% konsekwencją zmian w uchwale budżetowej, a poprawce podlega jedynie kwota dochodów budżetowych w roku bieżącym i wynosi ona w tej chwili ogółem 392 942 182 zł i 71 groszy oraz zmianie ulega kwota wydatków budżetowych w roku bieżącym i wynosi ona po zmianach 449 996 780 zł i 66 groszy. Nie dokonuje się żadnych zmian w ramach autopoprawki w przedsięwzięciach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie mam zgłoszeń. W związku z tym proszę o opinię komisji. Komisja budżetowa. Na 6 obecnych radnych, 5 radnych głosowało za, przy 1 głosie wstrzymującym się. Komisja Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi. Zapoznałeś. Komisja Sportu, Spraw Społecznych i Oświaty, Kultury i Sportu. Pan Mateusz Matuszak. Wszyscy obecni radni głosowali za. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciał z Państwa jeszcze zabrać głos? Rozumiem, że wszystko jasne, tak? Nie ma tutaj jakichś wątpliwości. W związku z tym proszę o wywołanie głosowania. Głosujemy wraz z autopoprawką, tak? Szanowni Państwo, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały wraz z autopoprawką? Proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nadal jedna osoba nieobecna. Informuję, że została uchwała przyjęta 19 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Dziękuję. Przystępujemy do kolejnego punktu, a mianowicie punkt 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Również komisje pracowały nad tym tematem. Proszę o opinię Komisja Budżetowa. Wszyscy obecni radni głosowali za. Dziękuję. Komisja Gospodarki, Środowiska, Rozwoju Wsi. Zapoznała się.
Dziękuję. Komisja Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu. Wszyscy obecni radni głosowali za. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Ja muszę jeszcze chwilkę poczekać, bo u mnie się nie wyświetliło. I u Pana Włodka też. O, Pan... Tak. Ja już zagłosowałam. Pan Włodek również. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 19 głosami za. Kolejny punkt dotyczy rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z gminą Kleszczewo oraz gminą Kostrzyn porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia gminie Swarzędz realizacji zadania własnego gmin polegającego na prowadzeniu punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kleszczewo oraz gminy Kostrzyn. I bardzo proszę o opinię komisji. Komisja budżetowa. Wszyscy obecni radni głosowali za. Komisja Gospodarki, Środowiska, Rozwoju Wsi. Zapoznała się. Komisja Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu. Wszyscy obecni radni głosowali za. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o wywołanie głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 19 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Coś jest potrzebne? Wszystko dobrze? Dziękuję. I idziemy dalej z naszym projektem, porządkiem. Projekt kolejny dotyczy uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. Również temat omawiany szczegółowo na komisjach. Komisja budżetowa, proszę o opinię. Wszyscy obecni radni głosowali za. Komisja Gospodarki, Środowiska, Rozwoju Wsi. Komisja zapoznała się. Komisja Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu. Wszyscy obecni radni głosowali za. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o wywołanie głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? A ja czekam, aż u mnie się pojawi głosowanie. Panie Michale, chyba jednak. Szanowni Państwo, stwierdzam, że uchwała została przyjęta 19 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Możemy przystąpić teraz do kolejnego punktu naszego porządku obrad, a mianowicie do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli szkół, placówek i jednostek, dla których organem prowadzącym jest gmina Swarzędz. Proszę o opinię komisji. Komisja budżetowa. Wszyscy obecni radni głosowali za. Dziękuję. Komisja Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi. Komisja zapoznała się z projektem uchwały. Dziękuję. Komisja Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu. Wszyscy obecni radni głosowali za. Dziękuję. Proszę o wywołanie głosowania. Szanowni Państwo, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku.
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 18 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Dziękuję. Kolejny punkt 11 dotyczy rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Swarzędz. I bardzo proszę o opinię komisji. Komisja budżetowa. Wszyscy obecni radni głosowali za. Dziękuję. Komisja Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi. Komisja zapoznała się. Komisja Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu. Wszyscy obecni radni głosowali za. Dziękuję bardzo. Proszę o wywołanie głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 19 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Przystępujemy do kolejnego punktu 12. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w gminie Swarzędz stanowiącej składową wzoru służącego do obliczenia wysokości zwracanych rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców. I bardzo proszę, Komisja Budżetowa. Wszyscy obecni radni głosowali za. Komisja Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi. Komisja zapoznała się. Komisja Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu. Wszyscy obecni radni głosowali za. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o wywołanie głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 19 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Punkt 13 dotyczy rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie wyodrębnienia środowiskowego domu samopomocy ze struktur ośrodka pomocy społecznej w Swarzędzu, utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej gminy Swarzędz pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Swarzędzu oraz nadania statutu tej jednostce organizacyjnej. Temat omawiany na komisjach. Komisja Budżetowa. Wszyscy obecni radni głosowali za. Komisja Gospodarki, Środowiska, Rozwoju Wsi. Komisja zapoznała się z projektem uchwały. Komisja Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu. Wszyscy obecni radni głosowali za. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o wywołanie głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 19 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Proszę. Szanowni Państwo, punkt 14 dotyczy rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w dziedzinie kultury fizycznej. Bardzo proszę o opinię komisji. Komisja Budżetowa. Wszyscy obecni radni głosowali za. Komisja Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi. Komisja zapoznała się. Komisja Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu. Wszyscy obecni radni głosowali za. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o wywołanie głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 19 głosami za, przeciw 0, wstrzymujących 0. Punkt 15 dotyczy rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulic Siewnej
i profesora Kostrzewskiego w Zalasewie. Bardzo proszę o opinię komisji. Komisja budżetowa. Wszyscy obecni radni głosowali za. Komisja Gospodarki, Środowiska, Rozwoju Wsi. Komisja zapoznała się. Komisja Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu. Wszyscy obecni radni głosowali za. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o wywołanie głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 19 głosami za, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Punkt 16 dotyczy rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów sportowych w Zalasewie. Temat omawiany na komisjach. Bardzo proszę o opinię. Komisja budżetowa. Wszyscy obecni radni głosowali za. Komisja Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi. Komisja zapoznała się z projektem uchwały. Komisja Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu. Wszyscy obecni radni głosowali za. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania dotyczące tego projektu? Nie ma. Możemy głosować, tak? Dziękuję bardzo. Proszę o wywołanie głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 19 głosami za. 0 przeciw, wstrzymujących się 0. Szanowni Państwo, przystępujemy do kolejnego punktu, 17. I tutaj prosimy też o pana kierownika Jędrzeja Cezara, który nam pomoże, uwagi nam przedstawi. Szanowni Państwo, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulic Transportowej, Rivoliego i Poziomkowej w Zalasewie. Bardzo proszę, oddajemy głos panu kierownikowi. Dzień dobry Państwu. Tak jak wspominałem, na komisjach wpłynęło jedno pismo z dwoma uwagami. Obie one zostały rozstrzygnięte negatywnie, dlatego będą przedmiotem Państwa głosowania. Pierwsza z nich wnoszę o dodanie w paragrafie 8 punkt 4 projektu MPZP pod punktu literka D. W brzmieniu dopuszcza się realizację własnego ujęcia wody i część druga, to samo uzupełnienie o zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków bytowych. W jednym i w drugim przypadku odpowiedź jest, uzasadnienie do odrzucenia tych uwag jest następujące. Polityka gminy nie dopuszcza realizacji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne i indywidualnych ujęć wody. Jak też Państwu wspominałem, na komisjach w odległości około 30 metrów od tych działek, do których te uwagi były złożone, mamy sieć. Także no, stoimy na stanowisku, że należy wykonać te sieci, aby zrealizować zabudowę. Dziękuję. Rozumiemy, że sieć wodociągowa jest i można się przyłączyć. Rozumiem. Dokładnie tak. I zaopatrzenie w wodę jest możliwe, tak? Dokładnie. Rozumiem. Szanowni Państwo, ja tylko proszę o skupienie, o uwagę, ponieważ tutaj uwagi głosujemy po zapoznaniu się z uwagą i jednocześnie po wypowiedzeniu mojej formułki. Kto z Państwa radnych jest za uwzględnieniem nieuwzględnionej przez burmistrza uwagi i tak dalej. Tak, także przypominam tylko, że taką wypowiem formułkę. A pani kierownik będzie zapisywała Państwa uwagi, tak? Uwaga numer jeden. Szanowni Państwo, uwaga. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem, za uwzględnieniem nieuwzględnionej uwagi przez burmistrza? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Proszę o podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Proszę o podniesienie ręki. Nie, mój... Trwa ładowanie cały czas i ja się nie ja już głosowałam. Tak. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, 0 za, 19 przeciw, 0 wstrzymujących. Tak wygląda pierwsza uwaga. Proszę o drugą. Druga uwaga to, tak jak wspominałem,
również wnosi się o dodanie w paragrafie 8 punkt 5 postanowienia o brzmieniu: dopuszcza się stosowanie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych. Uzasadnienie dokładnie to samo jak w pierwszym przypadku. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, wywołujemy głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za uwzględnieniem nieuwzględnionej uwagi przez burmistrza, proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw, proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki i przycisku również przyciśnięcie. Tak. Ja podglądam tutaj na inny komputer. O, szanowni Państwo, 0 za, 19 przeciw, 0 wstrzymujących. Uwaga nie została uwzględniona. Dziękuję bardzo i przystępujemy teraz do kolejnych. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, nie mamy więcej uwag. Pan kierownik przedstawił nam wszystkie dwie uwagi, zostały przez nas przegłosowane, a teraz przystępujemy do głosowania nad całością projektu planu. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulic Transportowa, Rivoliego i Poziomkowej w Zalasewie, proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw, proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 18 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymujące. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, mamy punkt 18 w tej chwili. Przystępujemy do punktu 18 dotyczącego przyjęcia zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022. Rozumiem, że również temat omawiany na komisjach. Proszę o opinię komisji. Komisja budżetowa. Nie było? Tego nie. To jest zmiana. Nie było głosowane na komisjach. Dobrze. Dobrze, szanowni. Nie było. Szanowni Państwo, planu pracy, przyjmujemy plan pracy Komisji Rewizyjnej na sesji poprzez głosowanie, dlatego każdą zmianę również musimy przyjąć poprzez głosowanie. Komisja zaproponowała taką tutaj zmianę, aby przedłużyć termin kontroli jednej z prac zespołów kontrolnych do końca bieżącego roku. I taka została tutaj przedstawiona propozycja do Państwa do przegłosowania. Rozumiem, że nie było na komisjach omawiane i nie ma opinii, ale głosujemy to na sesji, bo każdą zmianę komisji rewizyjnej radni przegłosowują. I tak. Jeśli mogę, tak? Słowem wyjaśnienia, tak. Żeby wyjaśnić. Podczas naszych spotkań kontrolnych napotkaliśmy na pewne problemy w uzyskaniu wszystkich informacji, stąd ten czas potrzebny jest dłuższy i więcej spotkań. Także to nie wynika tutaj jakby z naszego ociągania się w tych pracach, ale chcemy tą kontrolę bardzo dobrze przeprowadzić i skrupulatnie. Dlatego też bardzo, bardzo proszę w imieniu Komisji Rewizyjnej jako jej przewodnicząca o wydłużenie tego czasu do końca bieżącego roku. Bardzo dziękuję za tę wypowiedź. To myślę, że wystarczy Państwu radnym jako wyjaśnienie dotyczące zmiany. W związku z tym przystąpimy teraz do głosowania i bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem zmian planu pracy Komisji Rewizyjnej, proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Ja oczywiście jeszcze czekam na moje głosowanie. Dziękuję. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że wydłużenie planu pracy, zmianę planu pracy Komisji Rewizyjnej przyjęliśmy 19 głosami za. Bardzo dziękuję. A teraz przystępujemy do kolejnych głosowań. I tu, Szanowni Państwo, mamy również głosowania.
Punkt 19 dotyczy przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Swarzędzu na rok 2023. Szanowni Państwo, otrzymaliście Państwo projekt tego planu. Rozumiem, że się wszyscy zapoznali. Nie wpłynęły do Biura Rady jakieś zmiany. W związku z tym zaproponuję Państwu przegłosowanie naszego planu pracy. I bardzo proszę o wywołanie głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem planu pracy Rady Miejskiej w Swarzędzu? Proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że plan pracy Rady Miejskiej w Swarzędzu został przyjęty 19 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Bardzo dziękuję. A teraz bardzo proszę, przystępujemy do kolejnego punktu, a mianowicie do przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2023. I bardzo proszę o wywołanie głosowania. Czy Pani Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej chciałaby kilka słów? Jeśli nie ma pytań, to myślę, że nie wymaga to komentarza. Możecie się Państwo oczywiście z planem pracy zapoznać na sesji. Plan pracy został przygotowany w oparciu o zdanie i propozycje członków Komisji Rewizyjnej. Myślę, że zawiera on taki szeroki przekrój i skupia się na najważniejszych tematach, przynajmniej dla członków Komisji Rewizyjnej. Ja myślę, że również wszyscy Państwo będziecie z ciekawością zapoznawać się z protokołem już po przeprowadzonej kontroli. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Pani Przewodniczącej Joannie Wojtysiak-Pierling. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, ja tylko przypomnę, że Państwo otrzymujecie w materiałach sesyjnych wszystkie te projekty, tak? Więc możliwość zapoznania się jak najbardziej jest. A teraz bardzo proszę o wywołanie głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego planu pracy? Proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że plan pracy został przyjęty 20 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Tak, już wrócił mój komputer do działania. Szanowni Państwo, a teraz już głosowań nie ma, ale chciałabym Państwa zapoznać jeszcze z kolejnymi punktami porządku naszych obrad, naszej sesji, a mianowicie z punktem 21. Przedstawienie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2023. Rozumiem, że Państwo również ten temat zgłębili, zapoznali się i będą Państwo radni w komisjach, w tej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji pracowali zgodnie z tym, jak będą wpływać materiały. Radni zapoznali się, bo tego nie głosujemy, tak? Szanowni Państwo, kolejny punkt dotyczy przedstawienia planu pracy Komisji Budżetowej na rok 2023. Plan pracy Komisji był przedstawiony i przegłosowany na Komisji Budżetowej. Rozumiem, że Państwo radni zapoznali się również z tym planem pracy i powiem tylko tyle, że podobnie jak plan pracy Rady Miejskiej w Swarzędzu, tak i plany pracy wszystkich komisji, one również dostosowują się do warunków aktualnych. Jeżeli będzie potrzeba dodatkowego punktu, to wiadomo, jest zawsze wprowadzamy na bieżąco i dyskutujemy w razie potrzeb. Uznajemy, że plan pracy Komisji Budżetowej zapoznaliśmy się. Tak, przyjęliśmy do wiadomości. Punkt 23 dotyczy przedstawienia planu pracy Komisji Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi na rok 2023. I tu podobna sytuacja. Również na komisji został omówiony ten plan pracy, przegłosowany i przedstawiony Państwu radnym do wiadomości.
Przedstawienie planu pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu na rok 2023, również przegłosowany, ustalony został podczas obrad Komisji Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu. Pan przewodniczący konsultował to ze wszystkimi radnymi i podaje nam do wiadomości całej Radzie. Także jeżeli są jakieś pytania, to przewodniczący komisji są do dyspozycji. Szanowni Państwo, kolejny punkt dotyczy przedstawienia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Swarzędzu z przeprowadzonej kontroli wydatkowania środków finansowych przez Szkołę Podstawową nr 3 imienia Polskich Noblistów w Swarzędzu oraz Szkołę Podstawową w Wierzące. I tu proszę ponownie o zabranie głosu panią przewodniczącą Joannę Wojtysiak-Tierling. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, pozwolicie, że ja od razu odniosę się do obu punktów, żeby nie zabierać więcej czasu. Oczywiście z treścią protokołów możecie się Państwo zapoznać na sesji. Myślę, że kluczową informacją jest ta informacja, iż żaden z zespołów kontrolnych nie stwierdził nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków przez wskazane placówki i to powinno wybrzmieć. Zostały też oczywiście zawarte wnioski pokontrolne z sugestiami, które powinny zostać przedstawione na spotkaniach z dyrekcją, o co bardzo prosimy. I od razu powiem, że przedmiotem jednej z kontroli przyszłorocznych będzie właśnie weryfikacja realizacji tych zaleceń pokontrolnych. Także tym bardziej proszę o zapoznanie się z tymi wnioskami i ich wdrożenie oczywiście w miarę możliwości. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Państwo radni otrzymali protokół w swoich materiałach, do przejrzenia, do zapoznania. Rozumiem, że w tym momencie mają Państwo jakieś pytania do pani przewodniczącej. Rozumiem, że jest wszystko wyjaśnione, że jest tutaj sprawa jasna. W związku z tym uznajemy i tutaj chcę zaproponować, że zapoznaliśmy się z tym punktem, tak, z przedstawionym protokołem Komisji Rewizyjnej dotyczącym kontroli Szkoły Podstawowej nr 3 i Szkoły Podstawowej w Wierzące. Kolejny punkt również dotyczy kontroli Komisji Rewizyjnej. W związku z tym, Szanowni Państwo, proponuję, abyśmy również zapisali w protokole, że Rada zapoznała się z protokołem Komisji Rewizyjnej w Swarzędzu z przeprowadzonej kontroli. Tak? Czy są jakieś pytania Państwa radnych, czy Pani Przewodnicząca coś chciałaby uzupełnić? Nie. Wszystko wiemy. W związku z tym proponuję, żebyśmy teraz przeszli do kolejnego punktu, który dotyczy sprawozdania burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym i teraz oddaję głos panu burmistrzowi. Bardzo proszę. Sprawozdanie zostało państwu radnym dostarczone i myślę, że na tym poprzestanę. No nie ma tam jakichś szczególnych punktów, typowe rzeczy, które wydarzyły się w okresie międzysesyjnym, także do zapoznania. Jeśli nie ma pytań, to dziękuję. Przygotowałam się na dłuższą wypowiedź. Myślałam, że będzie. Bardzo dziękuję panu burmistrzu. Zbliżają się święta i to po prostu w tym momencie taka jest już troszeczkę atmosfera wczesnoświąteczna. Dziękuję. Czy państwo radni chcieliby zapytać jeszcze o coś? Rozumiem, że to sprawozdanie, które zostało przesłane państwu radnym, to jest wystarczające. To w takim razie, szanowni państwo, nie widząc zgłoszeń, przystępujemy do kolejnego punktu, a mianowicie do informacji o złożonych interpelacjach, zapytaniach i odpowiedziach na interpelacje. I tutaj ja mam państwu do przedstawienia tę informację. W okresie międzysesyjnym pan radny Dawid Książkiewicz złożył zapytanie w sprawie możliwości upamiętnienia osoby pana Romana Firlika, o możliwości wprowadzenia zmian w użytkowaniu hulajnóg na terenie naszej gminy oraz o możliwości postawienia zniczodzielni przy cmentarzu. Pan radny otrzymał odpowiedź. Bardzo dziękuję tutaj za
potwierdzenie i również miałam zapytanie z Klubu Radnych Koalicja Obywatelska w sprawie utworzenia punktu zbierania odpadów na działce numer 298/6 w Gruszczynie. Klub Koalicji Obywatelskiej, Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej czeka na odpowiedź. To jest tyle w tym punkcie, a teraz przystępujemy do kolejnego punktu. Wolne głosy. Szanowni Państwo, obiecałam, że wrócimy do tematu zbierania odpadów i tu panie kierownik, prosiłam o obecność, ponieważ przerwaliśmy tę rozmowę, tę dyskusję na wspólnym posiedzeniu. Wiem, że jeszcze zgłaszała się pani sołtys Kaczmarek Bogumiła z Łowęcina, też chciała zabrać głos. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze w tym momencie? Są zgłoszenia, tak? Dzisiaj bardzo muli mi ten mój. Bardzo proszę pani radna Anna Baranowska-Graczyk. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca za głos. Ja mam kilka pytań w kwestii pieniędzy i to chyba nie małych pieniędzy. A mianowicie, panie burmistrzu, do pana będę kierować te pytania. 28 września tego roku odbyło się zgromadzenie związku, na którym to uchwalono, z czego się pewnie wszyscy ucieszymy, przerobienie z hotelu na kociarnię. I na tym też zgromadzeniu dowiedziałam się, że schronisko otrzymało bardzo fajny zwrot z podatku VAT, 57 tysięcy oraz także też pieniądze za nadpłacone psy. I wydawać by się mogło, że wskazanym powinno być zamrożenie tych środków po to, żeby w obecnych czasach nie dochwalać kolejnych pieniędzy na jakiekolwiek przebudowy. Tak się jednak nie stało. Te pieniądze zostały przerzucone, że tak powiem, do różnych worów. Nie wspomnę, że na pewno nie do wora mającego polepszyć dobrostan zwierząt, a mianowicie chociażby do worka pod hasłem umowy zlecenie. Ja otrzymałam od pana dyrektora całą strukturę organizacyjną oraz na piśmie zapewnienie, że wszyscy pracownicy są umówieni na umowę o pracę, a tutaj kwota 81 tysięcy. Chciałabym zapytać, przypomnę, że pan był, głosował pan za, więc na pewno pan wie, cóż to za umowy zlecenie na kwotę 81 tysięcy opiewają. Odpowiada pan wiceburmistrz Grzegorz Taterka, proszę bardzo. Tak, przygotuję pisemnie odpowiedź. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, pani radna kontynuuje? Tak, jeszcze mam trzy pytania. Drugie pytanie dotyczy jeszcze większych pieniędzy, a mianowicie po bardzo, bardzo wnikliwej analizie dokumentów i podkreślę, że nie przeze mnie, a przez osoby specjalizujące się w tym, od stycznia do czerwca na 15 etatów wypłacono na trzy składowe, czyli jedną odprawę, jedną jubileuszówkę i premię. W okresie, podkreślę, od stycznia do czerwca 200 tysięcy. I teraz moje pytanie brzmi, nie czy to możliwe, ale jak to możliwe? Proszę, rozumiem, że pisemnie. Pisemnie, tak, bo są to szczegóły, które wymagają tego, żeby dyrektor sprawdzenia. Nie będę z pamięci odpowiadał kwotami. Tym bardziej chciałbym Państwu zwrócić uwagę, że nie jestem pracownikiem schroniska. Nie przebywam tam co tydzień, nie przebywam tam codziennie. Także no, takie pytania o takiej szczegółowości są na sesji Rady Miejskiej po 3 miesiącach. Dla mnie niestety nie pamiętam takich szczegółów. Są one niemożliwe do zapamiętania, tak? Dziękuję bardzo. Ja mam prośbę do pani radnej, czy mogłaby pani też złożyć na piśmie pytanie, oczywiście, żeby było łatwiej odpowiedzieć, tak? Ja chciałabym tylko przypomnieć i pani przewodniczącej i panu, że w sierpniu jako Klub Koalicji złożyliśmy 9 pytań, do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Podkreślam, że później w trybie informacji publicznej zadałam te same pytania, nie otrzymałam odpowiedzi, złożyłam ponaglenie, nie otrzymałam odpowiedzi, a w czwartek do wszystkich członków zgromadzenia przedsądowe pismo wysłałam. Także tak wyglądają odpowiedzi ze strony i pana burmistrza, i całego związku. Ale jedno pytanie, już ostatnie. I to uważam jest bardzo niepokojące, a mianowicie chodzi o Fundację Katersi. Fundacja, z czego też się bardzo cieszymy, bo każdy z nas na pewno na swój sposób uczestniczył w pomocy w sytuacji Ukrainy, zwieźli do Skałowa 9 psów. I super, wszystko byłoby fajnie, gdyby nie fakt, że ta fundacja zorganizowała zbiórkę na kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Przejrzałam wszystkie możliwe dokumenty, wszystkie, do których mam jakikolwiek trudny czy łatwy dostęp i nigdzie w historii nie ma, w jaki sposób ta fundacja rozliczyła się ze schroniskiem. I na pewno też mi pan na to pytanie nie odpowie, bo jak widzę, że cały czas pan mimo wszystko ignoruje temat, bardzo bym prosiła, żeby pan także mi na to pytanie odpowiedział. Szanowni Państwo, powtórzę jeszcze raz pani radnej również. Nie jestem pracownikiem schroniska, nie zajmuję się tymi dokumentami na co dzień. Pani radna zdaje się tego w ogóle nie brać pod uwagę. Jeżeli chodzi o wszystkie informacje publiczne, zostały wysłane ze schroniska. Niestety na podany adres, który podała pani radna, nie zostały odebrane z poczty, więc naprawdę jest to wysoce nieodpowiedzialne mówić w tej chwili, że nie wysyłamy tych dokumentów. Mamy zwrotki, szanowni państwo. Zapraszam serdecznie, mogę pokazać kserokopię. Pani radna również otrzymała od nas z urzędu na podany przez siebie adres również pewną odpowiedź o przekazaniu właśnie tych zapytań do schroniska i również nie odebrała tego wezwania. Także bardzo proszę, dysponuję dokumentami, mogę pokazać pani radnej wysłane listy, zwrotki nieodebrane i ja naprawdę nie będę brał odpowiedzialności za to, że pani radna nie odbiera poczty. Chciałabym tylko sprostować, proszę państwa, że wysyłano na adres pocztowy Księżycowa 2. Ja mieszkam na ulicy Księżycowa 2C. Pani radna, to jeszcze raz wyjaśnię. Ze schroniska zostały wysłane właśnie pod ten adres, pod który pani radna wspomina, a pani radna, pisząc do nas, do urzędu, odpowiedzieliśmy na adres, który pani wskazała. Niestety, jeżeli pani nie wie, pod jakim adresem pani mieszka i sama nie podaje końcówki 2C, to naprawdę nie jest to moja wina. Panie z sekretariatu, gdy przygotowywały odpowiedź i pocztę, wzięły pani adres z tego dokładnie maila, który pani sama napisała. Jeżeli pani nie wie, gdzie mieszka, to proszę nie mieć do mnie o to pretensji. To ja tylko jeszcze kwestii sprostowania. Jako klub koalicji zapytaliśmy w sierpniu, te same pytania wysłaliśmy i nie wiem, czy moi koledzy otrzymali odpowiedź. Jako klub. Nie wiem, na co państwo wysłaliście, ale wszystkie informacje, które złożyliśmy na ręce pani przewodniczącej, prawda? Wszystkie. Ja myślę, że są to też jesteśmy kierowane. W stanie wyjaśnić i tu biuro rady to wszystko sprawdzi. W jakim trybie? Tak? Bo ja w tej chwili nie kojarzę tych zapytań. W jaki sposób zostały złożone przez Radę Miejską takie zapytania? To może zrobimy tak, że sprawdzimy. Przepraszam, w sierpniu w obecności wszystkich radnych tutaj. To w ja tym pani miejscu. Też nie odpowiem, jakie maile przychodziły w sierpniu, tak? Nie, przepraszam. Teraz wyjaśnimy to, bo pani radna dopuszcza się naprawdę wielkich manipulacji. Kiedy te pytania zostały wysłane do Rady Miejskiej? W sierpniu, tu w tym miejscu, na sesji Rady Miejskiej, ja osobiście złożyłam. Czy państwo widzieli, jak składałam zapytania, a wcześniej je odczytałam wszystkie? Tomek Lewandowski jeszcze pożyczał mi okulary. Dokładnie niestety te same. Nie było mnie na sierpniowej sesji, więc no, nie jestem w stanie się do tego odnieść. Także proszę nie mówić, że manipulują, bo nie manipulują. Manipuluje tylko pani, bo szanowni państwo, pani ja odpowiedziach, ucinam tę dyskusję. A te odpowiedzi, pani przewodnicząca, te odpowiedzi, które pani radna wnosiła o wniosek o udostępnienie informacji publicznych, zostały wysłane. Pani radna nie odbierała poczty. Mamy na to zwrotki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja, szanowni państwo, ucinam tę dyskusję, bo musimy posprawdzać, jak wyglądała korespondencja i ja pani odpiszę. To znaczy, pani kierownik sprawdzi, jak to wygląda. Ja mam nadzieję, że te pytania, które dzisiaj skierowałam do pana burmistrza, będą zapisane i otrzymam na nie odpowiedź. Tak? Jeżeli tak się nie stanie, to na następnej sesji ja będę musiała ponowić te pytania. Bo ja jestem cały czas zbywana, to są tematy bardzo poważne. Bardzo proszę bardzo o pisemne złożenie zapytania. Bardzo proszę, wtedy będziemy mieli wszystko jasne. Bardzo proszę, tak? I będziemy mieli tutaj jasną sytuację. Prośba do pani. Jeszcze są pytania? Bardzo proszę. Nie, nie. Panie burmistrzu, ja jeszcze chciałabym, panie burmistrzu, tym razem do pana. Bardzo chciałam panu podziękować za życzliwość w stosunku do naszych hokeistów, bo wiem, że będą mogli trenować. Bardzo mi na tym zależało i miałam nadzieję na taki koniec. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zgłaszała się ja tylko powiem, że ponieważ 10 grudnia rusza na krótszy okres 9 tygodni lodowisko, ze względów też ekonomicznych i ze względów na to, że no mamy oszczędzić i robimy przynajmniej takie prace, te 10% energii, bo jak państwo zauważyliście, część ulic jest wyłączana, jest taki komunikat.
I czekamy też, jak to wygląda. Na razie nie ma chyba sygnałów związanych z tym, że mieszkańcom to bardzo przeszkadza, a staraliśmy się wyłączać te miejsca, które nie są zamieszkałe przez mieszkańców, w takich godzinach, których uważamy, że niekoniecznie muszą tam być. Ten komunikat jest na stronach urzędu, natomiast spotkanie wcześniej awizowane odbyło się wczoraj. Hokeiści zostali z wyprzedzeniem poinformowani o tym, że lodowisko ruszy. Zostali przeze mnie i panią dyrektor przyjęci u mnie w gabinecie i zostali poinformowani o możliwości trenowania w określone dni, w określone godziny. Myślę, że rozmowa była dobra, sympatyczna i ze zrozumieniem. Także napawa to dobrze na przyszłość. Ja tylko przypomnę, że Komisja Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu również o tym rozmawiała i prosiła tutaj. Włączyliśmy się chyba większą grupą w te rozmowy, ale też były, z tego co pamiętam, pewne deklaracje, jeśli chodzi o pewne utrzymanie zachowania pewnych warunków na lodowisku. Z tego co pamiętam, jak rozmawiałam z panią dyrektor, tu jest pani dyrektor, bo też chodziło o pewne godziny późne, nocne. I sądzę, że to też zostało uzgodnione. Szanowni Państwo, w tej chwili pani radna Anna Tomiska zabiera głos. Bardzo dziękuję. Dopytam do lodowiska, czy w ferie zimowe ono jeszcze zahaczy w tym terminem o ferie zimowe? Super, dobre. Dobrze, bardzo dziękuję. Mam... Czyli do końca ferii. No super, fajnie, dzięki. Panie wiceburmistrzu Taterka, znaku zakazu wyprzedzania od strony Gortatowa w ulicy Cmentarnej dalej nie ma. Bardzo proszę, pan wiceburmistrz Taterka. Szanowni Państwo, tak jak wcześniej uinformowałem, nie jestem pracownikiem schroniska, nie jestem pracownikiem Zarządu Dróg Powiatowych. Te pani monit został przez Wydział Infrastruktury Drogowej przekazany do zarządcy drogi, czyli do Zarządu Dróg Powiatowych. Dziękuję. Dziękuję. I pan wiceburmistrz Zwoliński obiecał mi, że otrzymam wykaz zajęć pozalekcyjnych w rozbiciu na szkoły, bo o to prosiłam i do dziś nie wpłynęło to na moją skrzynkę. Ale z tego co wiem, dziękuję, to było to omówione szczegółowo ostatnio, między innymi na komisji, gdzie byli dyrektorzy. Panie, stąd już odstąpiliśmy od wysłania tego. Panie burmistrzu, no okej, wyślemy to. Obiecał mi pan, dobrze, że w rozbiciu będzie na szkoły, żeby no, była orientacja, w których szkołach jakie zajęcia pozalekcyjne. Prześlemy to w tylko takim to razie jeszcze mailowo. Tak jest. Bardzo dziękuję, oczywiście. Tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan Adrian Senyk. Dziękuję. Zostałem poproszony przez mieszkańców Rabowic o dopytanie się dokładnie budowy chodnika w ulicy Olszynowej. Bo było, ale na sesji. Ale poproszony zostałem na sesji, żeby na koniec tylko powiedzieć. A, byli już, okej. Okay. Dobra. No, pan radny się spóźnił, a byli mieszkańcy i udzieliliśmy jej odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Byli mieszkańcy. Dziękuję bardzo, ale szanowni państwo. Ale nie wszyscy mieszkańcy byli, także grupa też mieszkańców chciałaby uzyskać informacje na sesji, żeby wytłumaczyć dokładnie kwestię budowy chodnika w ulicy Olszynowej. Dziękuję. Ale oczywiście, jeśli jest taka potrzeba, chodnik w ulicy Olszynowej, kontynuowana jest dokumentacja. Po uzyskaniu zlidu na obwodnicę Smarzędza, to już jest faktem. Przystępujemy, albo wykonawca tej dokumentacji przystępuje do końcowego fragmentu i uzgodnień. Liczymy, że na początku roku złoży do ZRID-u, to jest optymistyczny termin, i te 90 dni, jakie ma starosta, że w kwietniu ten ZRID będzie. Ja powiedziałem, że chcemy pod koniec drugiego kwartału ogłosić przetarg, żeby w trzecim kwartale podpisać umowę i żeby wykonawca mógł wykonywać ten chodnik na ulicy Olszynowej. Wtedy będziemy wiedzieć, w którym momencie potrzebujemy środki, żeby tą inwestycję wykonać. I wykonawcy, mieszkańcy zostali też poinformowani o tym, że ze względu na przyszłą budowę obwodnicy, no to na tym odcinku około 50 metrów, na którym będzie przebiegać ślad obwodnicy, chodnika nie możemy wykonać, ale tam zostanie wykonany utwardzony podkład taki, żeby oni się mogli przemieszczać tym chodnikiem, który w tym miejscu nie będzie wykonany na tej długości. I na pewno realizacja rozpocznie się w roku 2023, w drugiej połowie, bo taki jest plan. Natomiast Bukowa jest na kolejny rok, bo tak było na zebraniu
we wrześniu mieszkańcom przekazane. Ktoś tam rozpowszechnia jakieś plotki, że nie ma tego w budżecie, oni tego nie widzą. No ta inwestycja trwa, bo trwa projekt i drugim etapem będzie wykonawstwo. Dziękuję. Ślicznie w imieniu mieszkańców przypomnę też w części Państwa radnym, że wspólne posiedzenie nie jest rejestrowane, a mieszkańcom zależało, żeby właśnie podczas sesji zadać to pytanie. Dziękuję ślicznie. Dlatego mieszkańcy przyszli na wspólne posiedzenie i chcieli szczegóły, dowiedzieć się o szczegóły. Pani sołtys Katarzyna Szaferska również udziela szczegółowych informacji, ponieważ uczestniczy w spotkaniu w Komisji Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi i również na Facebookach udziela wszystkim mieszkańcom odpowiedzi. Pani Katarzyna Szaferska dokładnie to wyjaśniła i pan burmistrz mieszkańcom również, którzy się zobowiązali do tego, że tę informację będą przekazywać dalej, ponieważ chodzili od domu do domu i zbierali podpisy i te informacje również przekażą bardzo szczegółowo i bardzo dokładnie. Także bardzo dziękujemy. Szanowni Państwo, prosiliśmy Panie Kierownik, żeby zostały jeszcze uzupełniając pewne informacje o zbiórce odpadów. To ja teraz poproszę Panią Sołtys, bo tutaj, tu myślę, że Pani, ale do mikrofonu, prosimy bardzo. Dzień dobry Państwu. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Ja w imieniu mieszkańców i własnym zwracam się z taką prośbą, może nie żądaniem, jak niektórzy, co mieszkają od roku, może do 5 lat już żądają, a ja już tu mieszkam tak dawno i proszę, że kto wjeżdża do Łowęcina, to jest taka wizytówka niemiła, bo na samym wjeździe jest piękny budynek byłej szkoły, a przy nim notorycznie sterty, śmieci. Tam mieszkają chyba coś bogaci ludzie, bo tam non-stop są tapczany. Wszystko, co się z domu wynosi, jest przy samej ulicy. I ja takie mam pytanie może do zarządcy tego budynku. Dlaczego tak to wygląda? Bo wszędzie są wiatki, wszędzie jest jakoś to pięknie zrobione, a u nas w Łowęcinie to wygląda jakby jakieś myliniarstwo, naprawdę. Każdy się pyta, czy my tego nie widzimy. My widzimy. My widzimy i się wstydzimy za to, że tak może to wyglądać. Przy takim naprawdę, w takim pięknym drzewostanie jest ten piękny budynek, a przy nim sterty śmieci. Proszę, żeby naprawdę ktoś pochylił się i zrobił z tym porządek. Bardzo proszę. Tak, bo ja już o to proszę, panie prezesie, naprawdę. Pan prezes Piotr Kij. To albo podamy mikrofon, może podamy mikrofon. Może ja tam podejdę i... Tak, my się podzielimy. Szanowna Pani Przewodnicząca, Pani Burmistrzu i Państwo Radni. Myślę, że mieszkańcy, którzy w tym budynku mieszkają, nie są aż tak bogaci, żeby tak często te tapczany wymieniali. Część z nich nawet nie ma takich tapczanów u siebie w mieszkaniu, ponieważ wiem, kto tam mieszka. Niestety tam nie ma śmietnika, póki co jeszcze nie zdążyliśmy. To nie jest jedyna nieruchomość, gdzie nie mamy takiego śmietnika z prawdziwego zdarzenia, ponieważ robimy to etapami, niestety środki ograniczone. Natomiast ze względu na to, że jest ten wjazd otwarty, po prostu to jest miejsce, gdzie mieszkańcy i myślę, że nie tylko z Łowęcina, choć być może przede wszystkim, po prostu tam przywożą to, co z domu im zostaje. Nie jest to pierwszy przypadek i jedyny, ponieważ my tutaj na terenie samego Swarzędza mieliśmy w różnych okresach, w różnych miejscach takie dzikie wysypiska śmieci, gdzie mieszkańcy przywozili śmieci i to gabarytowe, ale nie tylko, bo to obserwowaliśmy na różnych ulicach. I to jest kwestia rzeczywiście pewnego obyczaju samych mieszkańców. Natomiast my, no tak myślę, że w przyszłym roku budżetowym
postaramy się zrobić tam śmietnik z prawdziwego zdarzenia, który będzie kompatybilował z tym odnowionym budynkiem, ponieważ tam w tej chwili z tytułu Jessica zakończyliśmy etap renowacji tego budynku, ociepliliśmy go. No i też planujemy właśnie na przyszły rok zrobić ten śmietnik, ale żeby była sprawa jasna, nie gwarantuję, że obok śmietnika nie będą podrzucane śmieci, bo te śmieci, które są tam, o których pani sołtys mówi, to my wiemy, że one są podrzucane. My w tym roku już wywieźliśmy w ramach swoich możliwości, wywieźliśmy chyba 4 czy 5 dużych tych maksymalnych kontenerów śmieci podczas prac budowlanych, które były tam robione. Dodatkowo wywoziliśmy śmieci, a budowlańcy nam się uskarżali, że no, z premedytacją ci, którzy podrzucają, wykorzystali te kontenery, które tam puste były i napełniali swoimi śmieciami, które były podwożone. Tam jest jednocześnie, państwo musicie wiedzieć, że tam jest plac zabaw i też dochodzą słuchy, że ludzie no po prostu wykorzystują też tą okoliczność, że tam się przemieszczają i te śmieci przy okazji wyrzucają. Rzeczywiście piękny drzewostan i to jest miejsce, gdzie należałoby spodziewać się bardzo ładnej zieleni wokół tych drzew. No niestety to jest coś, co też nas bardzo boli, ale no nie jesteśmy w stanie zapobiec tak, jakby się chciało. Pani sołtys, a więc prace na ten temat. Ja powiem tak, zgadzam się z tym. I tak, i nie, bo słuchajcie, to już trwa lata. Całe lata to już trwa, że to jest. A można by tam było zrobić monitoring i takiego pana Iksińskiego, czy kogoś innego. Już byśmy mieli jak na widelcu, że on tam nam podrzuca. A tak to stale się mówi, że to ci, którzy tam mieszkają, nie? Dziękuję bardzo, no. Dziękuję za wypowiedź. Ja proszę, żeby naprawdę to usunąć, a przede wszystkim, jeśli będzie ten śmietnik tam stawiany, to nie w tym miejscu, tylko gdzieś na tyłach, żeby tego nie było widać na samym mieście. Będziemy, pani sołtys, skonsultować z panią i z mieszkańcami, gdzie śmietnik zrobimy, to na pewno, bo w ten sposób planujemy swoje inwestycje remontowe. Natomiast jeśli chodzi o no, monitoring, to jest poza naszymi, że tak powiem, kompetencjami i myślę, że no, nas jako TBS nie stać na to, żeby wszędzie stawiać monitoring, gdzie są podrzucone śmieci, po prostu. Trudno bardzo by dziękujemy, ale bardzo dziękujemy. Pani sołtys, to już poza sesją, poza sesją. Dziękuję, znamy problem, pan dyrektor się tu, pan prezes się zobowiązał do współpracy, a my przyjęliśmy do wiadomości ten problem i będziemy dalej konsultować. Panie kierownik Wydziału Gospodarki Odpadami też słyszały i myślę, że też będą nad tym z panią sołtys pracować. Tak, ale szanowni państwo, żebyśmy też mieli jasność, takie miejsce nie jest miejscem gromadzenia odpadów, za które odpowiadamy jako gmina w ramach gospodarki odpadami. To jest zwykłe tak zwane dzikie wysypisko. I to zupełnie w innym trybie powinno być usuwane, a to, że gdzieś te odpady się gromadzą, no to panie burmistrzu, no pilnujmy własnych sąsiadów, no bo to nikt z Paczkowa pewnie nie przywiózł specjalnie do Łowęcina. Panie burmistrzu, myślę, że pani o tym wie. Albo z Zalasewa, czy z Gruszczyna, tak? Panie burmistrzu, już nie rozwijajmy tego tematu. Ja myślę, że pani kierownik o tym wiedzą i panią sołtys poinformują. A teraz bardzo proszę, pan Piotr Baranowski. Ja w tym temacie tutaj jak najbardziej zgadzam się z wiceburmistrzem Zwolińskim. Tutaj tak samo nie sądzę, żeby monitoring tak zwany stały miał jakikolwiek sens tam w tym miejscu, ale widzę tutaj rolę dla Straży Miejskiej, która może wykorzystać swoje kompetencje. Kiedyś wiem, że była zakupiona kamera, która jest tak zwaną pułapką, fotopułapką i jak najbardziej ja bym poszedł w tym kierunku, żeby to organy ścigania może raz jednego czy drugiego osobę wyłapały i tyle. A tutaj monitoring stały, bezsensowny. Jakbyśmy przy śmietnikach mieli stawać kamery, to chyba nikogo na to nie stać, ale szanowni państwo, pozwólmy działać panu prezesowi Piotrowi Kijkowi. Ja myślę, że to
myślę, że to zapanuje nad tym. W związku z tym nie widzę już sensu przedłużania tej dyskusji na ten temat. Szanowni Państwo, panie zostały specjalnie po to, żeby nam jeszcze tu służyć odpowiedzią, informacją, ale jeżeli nie ma więcej pytań, to paniom bardzo dziękuję. Paniom serdecznie dziękuję. Przepraszam, że panie musiałam trzymać do tej godziny, ale wydawało się na wspólnym posiedzeniu, że jeszcze jest dużo pytań, a jednak tylko tutaj pani sołtys miała temat śmieci. Bardzo proszę o skupienie jeszcze. Ostatni punkt został, który dotyczy komunikatów. I tu bardzo proszę, tu pani sekretarz ma swój punkt. Bardzo proszę, pani sekretarz Agata Kubacka. Szanowni Państwo, chciałabym przypomnieć o jutrzejszej uroczystości nadanie imienia Aleksandra Droby Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie. Zapraszamy, godzina 11. Równolegle w tym czasie również można obejrzeć do końca tygodnia wystawę poświęconą temu podróżnikowi, która po raz kolejny znajduje się w naszym Swarzyńskim Centrum Historii i Sztuki. Szanowni Państwo, niedługo Mikołajki. 6 grudnia zapraszamy wszystkie dzieci, również Państwa na Swarzyński Rynek, a 4 grudnia w niedzielę Stowarzyszenie Dzieci Specjalnej Troski organizuje w Szkole SP3 bal z Mikołajami. W remoncie była nasza biblioteka publiczna. 7 grudnia będzie o godzinie 11 uroczyste otwarcie tej wyremontowanej części. A ponieważ jest okres świąteczny, 17 grudnia sekcja piosenki działająca przy Ośrodku Kultury zaprasza na koncert świąteczny. I co jeszcze, po raz kolejny przyjedzie do nas Ignacy Paderewski, 26 godzina 17, a następnego dnia o godzinie 12 zapraszamy Państwa na obchodzenie kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, jakbyście Państwo chcieli, to szczegóły macie Państwo w materiałach sesyjnych. Możecie zawsze sięgnąć do tego rozkładu naszego kalendarium. I bardzo proszę, ja jeszcze mam, jeszcze chwilę, tak? Ja mam jeszcze komunikaty dotyczące przyszłej naszej sesji i wspólnego posiedzenia wszystkich komisji. Szanowni Państwo, 19 grudnia w Urzędzie w sali 207 o 13:00 wspólne posiedzenie wszystkich komisji. Proszę sobie zanotować, to jest planowane, gdyby się jakieś... Tak. W związku z tym, że są święta, to planujemy tak, żeby Państwu nie zakłócać świąt, tak? Wspólne posiedzenie wszystkich komisji 19 grudnia o godzinie 13:00 w Urzędzie sala 207. Natomiast sesja 20 grudnia w Ośrodku Kultury o godzinie 13:00. Tak? Czy powtórzyć coś, czy Państwo... Tak, komisja i sesja o 13:00, żeby się nie myliło, tak? Tak. Szanowni Państwo, i jeszcze tutaj pani kierownik ma informację do przekazania, komunikat. Bardzo proszę, pani kierownik. Szanowni Państwo, naczelnik pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu dokonał analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej w Swarzędzu, pani przewodniczącej i pana burmistrza. W wyniku przeprowadzanej analizy nie stwierdzono w tych oświadczeniach nieprawidłowości. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, komunikaty, punkt wyczerpaliśmy. Ktoś jeszcze się zgłasza? Bardzo proszę, pan Adrian Senyk chciał jeszcze zabrać głos. Szanowni Państwo, chciałbym też części radnym przypomnieć, że w najbliższy piątek o godzinie 8:15 mamy przyjęcie opinii budżetu na przyszły rok. Dziękuję ślicznie, do zobaczenia. 2 grudnia, tak? 2 grudnia. To bardzo dziękuję. Szanowni Państwo. Zamykam 62. sesję Rady Miejskiej w Swarzędzu, serdecznie dziękując wszystkim za udział, za wytrwałość i za aktywność. Bardzo dziękuję.